Kolejny dzień, bo dawno nic nie nagrywałam, muszę wam dzisiaj coś nagrać, chcę wam coś pokazać. Rano sobie padłam na szybko do Aldi, ale zobaczcie, jaki sobie kupiłam świetny przyrząd, formę do pieczenia kurczaka, roasting pan. Jest po prostu obłędny, ponieważ raz, że jest ciężki, jest z bardzo solidnego materiału, a dwa, nie wiem, czy to będzie widać, to muszę odrywać, ma tą wkładkę w środku. I ona jest taka wyprofilowana, że nie jest płaska, bo jak jest płaska, to jest no lipa, nie sprawdza się. Tutaj jak sobie włożę kurczaka bądź indyka, to on tak fajnie nie będzie tego kształtu zmieniał. I wszystki tłuszczyk sobie wykapię na warzywka, które sobie tutaj powkładam. I mi się poza tym tutaj więcej warzyw zmieści, bo normalnie by to było tak. I musiałabym je tak cienko kroić, a tak to nawet mogę po całości całe marchewki czy tam coś powkładać, bo tak tu jemy, więc... Taka blacha do pieczenia jest super, a samą blachę mogę oczywiście wykorzystać do pieczenia zarąbiście dużego ciasta, bo to jest super blacha, która na ciasto mi się również przyda. Jakieś takie drożdżowe z posypką w lato, takie ogromne, no super będzie. Także taki zakup dzisiaj z rana nieplanowany i to tylko 9,99, jak się nie mylę, nie będzie ta cena. Ale tak płaciłam, co jest, no to nie jest drogo, nie ma tu akurat ceny, ale tak kosztowało, więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki fajny ułatwiacz życia w kuchni, to wam mówię, że w Aldi UK coś takiego teraz się znajduje. A teraz wam pokażę najszybszy obiad świata, jak przychodzę z pracy i nie chce mi się nic zrobić, to wam pokażę, co robię, żeby to było szybko i smacznie. Zatem potrzebujemy gotowe łóżka Virtu, jak widzicie, 80 pensów paczka, gdzie to jest? 4 zł, tak? Na polskie. Tu tak samo, tu mam akurat z mięsem, dwie paczki, ja je sobie kupiłam wcześniej, zamroziłam, oraz barszcze czerwone z, jak to się mówi, z pomysłem. Takie esencje jakby, to są właśnie te z paczki, które dostaliśmy od rodziców. Jeden taki barszczyk idzie na 750 ml wody, więc ja zrobię dwa, żeby nie było za mało, zrobię na pół litra w zasadzie, 1,5 litra. I wam pokażę na szybciutko, co najpierw robimy i jak to robimy i powiem wam, że to jest pyszny, ala polski obiad, który naprawdę 5 minut i gotowe. Sprawa pierwsza, gar wody, podpalamy, dodajemy trochę soli. Trochę więcej. I gotujemy. Jak się woda zacznie gotować, pokażę wam, co dalej. Więc sprawa jest prosta. Otwieramy. Wrzucamy do drugiego garka. Wciskamy to w zasadzie. Widzicie? To jest taki bardzo skoncentrowany koncentrat, że tak powiem. Jak smoła. Ale co jest napisane? Skoncentrowany sok z buraków, z czosnkiem, majerankiem. No i tyle, się rozpędziłam. Dobra, jeden. I drugi. I nadal czekamy, jak się ta woda w tym wielkim garze zagotuje. Dobrze, jak dzieje się magia, czyli jak gotuje się woda, musimy 1,5 litra. 0,4. 0,8, 11 i 4, 1,5 litra, proszę bardzo. A do pozostałości wrzucamy nasze łóżka, żeby to wszystko było szybko, jak najszybciej, bo jesteśmy głodni, wróciliśmy z pracy i chce nam się jeść. Nie ma czasu do zmarnowania. Teraz łycha. To nam się będzie gotować.
drugą łyżką próbujemy barszcz z koncentratu błyskawiczny. Jest naprawdę dobry, wierzcie mi. Tylko troszkę bym mu dodała jeszcze octu, żeby go zaprawić, bo ja lubię taki bardziej octowy. Jest obłędny, naprawdę. Uwielbiam. Także tak, on tu widzę sobie ma i majeranek, i czosnek. Rewela. Jak na gotowy barszcz to jest rewela. Czekamy, aż się szybciutko ugotują uszka. A w międzyczasie Wam pokażę, co na deser. A na deser, żeby było szybko, batonik. Również ten, który Wam pokazywałam od rodziców, co przysłali. Jeszcze mamy ich kilka, obłędny. Także tak się przedstawia całe danie. Tak się rozpędziłam, że mi tylko kilka zostało. Widzicie mój trzeci obiad, bo ja już rzeczywiście dwa jadłam w pracy plus dwa śniadania. Więc to jest mój trzeci obiad. Pyszne. Do tego te uszka. Znaczy one sobie nie wyglądają jak uszka, jak malutkie pierogi. Ale smakują obłędnie. Także na szybko. 10 minut i gotowe, polecam. A ja Wam chcę jeszcze pokazać tą przesyłkę, co do mnie przyszła. Więc wiecie, że jestem maniaczką rzeczy nieprzeciętnych. Więc zamówiłam sobie torebkę. Torebka jest koko. Kurką piękną. Zaraz Wam pokażę, jak na mnie wygląda. Najlepsze jest to, że wczoraj ją zaubrałam do szkoły. I taki jeden znajomy nauczyciel mówi: Aga, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że wisi na tobie kurczak. Świetna jest. Powiem Wam, że jest milutka. Jakość wykonania jest superowa. Znaczy, mam łapki. I tak jak mówię, AliExpress, jakieś grosze, a wygląda obłędnie. Tak się prezentuje. Teraz na jasnej bluzie, normalnie noszę ją do czarnego płaszcza, więc jeszcze bardziej jest uwydatniona. Tak wygląda po prostu super, ten łapki tak dyndają. Normalnie mam jeszcze ją troszkę bardziej napchaną, bo wiadomo, rzeczy wkładam. To jest bardzo pomocna kieszonka, można nawet sobie rękę schować jak zimno. Kartę do pracy, maseczkę, to mam pod ręką. Ale jest po prostu kurczaczek obłędny. Jeszcze coś do niego przyjdzie, jak przyjdzie, to też Wam oczywiście pokażę. Widziałam jeszcze z tej serii gęś białą z taką czerwoną kokardą i chyba też sobie ją zamówię, bo na lato całkiem fajna sprawa, taka torebeczka, prawda? Słuchajcie, na vlogu tydzień mija w rekordowym tempie, ja już jestem po pracy, nałożyłam sobie maseczkę, dlatego włosy spięte. Chciałam Wam pokazać, co Lucja fajnego zrobiła. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że się czymś zajęła takim, wiecie, plastycznym. Bardzo fajny zestaw, nie jak powiedzieć, komplet. Zaraz Wam pokażę. Otóż zrobiła postacie z papieru z anime, z gry i z serialu, tak? Tak, Kucaj mówi tak, a czy kiwa głową. Ale Wam pokażę to z bliska, one są obłędne, bo one są takie, jak widać, 3D, ja na to mówię, no to chyba jest 3D. Nawet tył wszystko jest, stojaczki też są zrobione przepięknie. Cały tydzień robiła po jednej postaci, po dwóch. Świetnie. Moja ulubiona to jest ta postać. Dobra, nie ruszam, bo jeszcze stojaki schną, bo Łucja na końcu robiła stojaki. Także myślę, że świetnie to wygląda. No i jakieś zajęcie było, przynajmniej plastyczne. A tak woli wyjaśnienia, to jest taka stronka, Łucja znalazła, bo chyba na TikToku widziała, tak mi się wydaje. Taka stronka, gdzie po prostu sobie wydrukowała poszczególne postacie, musiała je dokładnie powycinać, no i tam poskładać z instrukcją, także myślę, że fajna rzecz, na przykład szczególnie w tym całym lockdownie, gdzie za bardzo się nie da nic zrobić, nie da się nic kupić, bo wszystko zamknięte, więc jak chcecie, ja Wam tutaj napiszę, gdyby ktoś chciał dla swojego dziecka, albo jakieś dziecko, jak mnie ogląda, chciałoby sobie takie postacie posklejać. Z tego co wiem, są tam postacie z bardzo wielu gier, z bardzo wielu seriali, także co kogo interesuje, można sobie coś swojego znaleźć dla siebie i coś porobić, żeby zająć ten nudny czas. A słuchajcie, wiem, co Wam miałam pokazać, ponieważ wysłałam Marka do polskiego sklepu i zażyczyłam sobie kiszone liście kapusty, ponieważ znalazłam przepis, i ludzie sobie bardzo chwalą, żeby zrobić właśnie gołąbki z tych liści kiszonej kapusty. Po pierwsze jest to ułatwienie, ponieważ nie trzeba parzyć kapusty, bo to zajmuje czas, miejsce. A po drugie, że są po prostu przepyszne. Normalnie to się je robi tak jak zwykłe gołąbki, czyli ja daję wołowinę z ryżem, bo z kaszą, jeszcze nie wiem. I do sosu
pomidorowego, więc nie wiem, czy ktoś z Was próbował, ja jutro spróbuję i na pewno Wam dam znać, czy to jest tak samo dobre jak zwykłe gołąbki, czy niedobre, czy może lepsze. My kapustę kiszoną lubimy. No zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Dosyć dużo jest tych liści. Ja nie wiem, czy je wszystkie zużyję, jest ich bardzo dużo, więc chyba będę mogła zamrozić, nie? No bo czemu nie? Tak jak się mrozi bigos czy coś, to chyba nie będzie problemu. Także na pewno Wam dam znać, co i jak. Będzie jutro nowe doświadczenie kulinarne. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, jestem przy sprawie gołąbków, otworzyłam te liście. Jest ich naprawdę sporo, ale może je wszystkie wykorzystam. Tu mam akurat potargane liść, ale są one ogromne, jak widzicie. Tu mam odłożone mniejsze, które pójdą na wierzch. Smakują pysznie, pachną obłędnie, więc zobaczymy, co z tego będzie. Tu sobie szykuję farsz na gołąbki, czyli mam wołowinę, koncentrat, przyprawy, marchewkę, pójdą dwa jajka i gotuje mi się ryż. Jak zawinę, to Wam pokażę, a jak zrobię, to Wam powiem, jak smakują. Pokręciłam, wstawione, robią się bardzo powoli, na chwilę zdjęłam pokrywkę i tak one sobie będą pyrkać jakieś 3-3,5 godziny, myślę, na takim, widzicie, ledwo widocznym gazie. Tyle o ile. No i zobaczymy, co to wyjdzie w smaku. No pachną zajebiście, powiem szczerze. Update sytuacji. Przełożyłam jednak te gołąbki do slow cookera i nie wiem, czemu od razu o tym nie pomyślałam. Ponieważ tak, część już zaczęła być idealna od spodu, w garku normalnym, a część od góry jeszcze była lekko twardawa. Więc przełożyłam tymi idealnymi do góry, a tymi mniej zrobionymi do spodu. I jak widzicie, no to mi się tak delikatnie robią w tym slow cookerze. Jeszcze tak zostawię na jakieś 1,5 godzinki, niech sobie pykają, żeby były takie idealne. Także na przyszłość będę je po prostu wrzucać od razu do slow cookera. Zapomniałam o garku, że mam, bo położyłam u góry i wyszło mi z głowy. Gołąbki się zrobiły, wszyscy żeśmy opierdzielili, ja nawet dodatkowe pół jeszcze zjadłam. I werdykt jest taki, że wszystkim smakowało zarąbiście, nawet Ucja, która nie lubi kapuśniaku ani bigosu, powiedziała, że te gołąbki były pyszne. Ja nawet nie mówiłam, że to są w kapuście kiszonej, po prostu jej dałam tak jak zawsze i zjadła całego, także na tak jesteśmy. A za chwilę Wam pokażę ten domowy test na COVID, tak jak było w miniaturze. Ponieważ teraz Arek się testuje w domu, ale zaraz Wam o wszystkim opowiem. Powiem tak, jest wieczór, ale ja to chcę nagrać, ponieważ Arek będzie testował się jutro rano, a nie chcę mi się specjalnie wstawać i Wam opowiadać co i jak, tylko na szybko jak to przebiega chcę Wam pokazać, dograć, bo to będzie już na końcówkę tego vloga. A więc tak, Arek, jako że pracuje w szkole, dostał testy do domowego testowania. Musi testować się co 3 dni. 2 komplety. Ja jako pracownik szkoły, w mojej szkole jest troszkę inaczej, ponieważ ja pracuję w szkole ponadpodstawowej, w secondary school. Testują mnie na razie tylko w poniedziałki. Może to się zmieni na 2 razy dziennie. Ja Wam chcę pokazać, nie chcę tutaj dawać danych, co taki test zawiera. Taki test dostaje się do domu. Zestaw testów plus oczywiście... Czekajcie, to może troszkę zniżę, będzie lepiej widać. Całą książeczkę, co i jak po kolei robić. Nie jest to nic niesamowitego. Wszystko krok po kroku, jak krowie na rowie, co trzeba wykonać. Ja Wam tylko wstępnie powiem, co taki test zawiera. Postaram tutaj się wyciągnąć to wszystko. Nie chcę danych pokazywać, najważniejsze. A więc tak, taki test jest 7-dniowy. Taki zestaw jest na 7 różnych badań. Nie to, że 7-dniowy, bo Arek się bada, tak jak mówię, co 3 dni, więc na 7 różnych badań. Rękawiczki, których oczywiście nie używamy. To jest, słuchajcie, taki blok, jak wygląda jak test ciążowy w środku, ale do tego zaraz przejdziemy. Na początek mamy takie pipetki, tak jak to. O, tu jest podstawka i tą pipetkę jedną się wyciąga, wkłada się tutaj, o, może w ten sposób lepiej widać. Tutaj się wkłada, teraz nie chcę, no tak Wam po prostu na sucho prezentuję. Tu się wkłada. Następnie otwieramy jedną z tych ampułek. Było dobrze widać, chcę. Widać ampułkę? Tak. Otwieramy ją i wlewamy zawartość tej ampułki do tego pojemniczka. Następnie bierzemy jeden z patyczków, z którymi robimy wymaz, tylko jeden do jednego badania. Otwieramy, wyciągamy oczywiście. I teraz tak, przed całym badaniem musimy dobrze wydmuchać nos.
I następuje to tak, otwieramy i robimy wymaz z 4 ruchy z jednego migdała, 4 z drugiego i 4 z nosa. Jeżeli ktoś nie ma migdałów, z okolic, w których te migdały powinny być. Tak to wygląda. Trwa to no naprawdę, no ja nie wiem, jakieś 10 sekund. Następnie zawartość, tutaj jest taka szczoteczka na końcu, też Wam spróbuję dla tych, co jeszcze nie mieli testu na COVID, pokazać. Tą szczoteczkę zanurzamy w tym płynie i staramy się ścisnąć to opakowanie, ja Wam to tak staram się pokazać, żeby jak najwięcej jakby z tej szczoteczki wyciągnąć, jakby ją tak, wiecie, ciągniemy i ściskamy, żeby tam jak największa zawartość została. Zamykamy, mieszamy, następnie otwieramy jeden z tych padów testowych, wyciągamy, ja Wam to jutro rano pokażę. To wygląda dosłownie jak test ciążowy i nalewamy dosłownie dwie kropelki, czekamy na wynik. Zaraz Wam wytłumaczę, kiedy jest pozytywny, kiedy negatywny, jak już Arek będzie ten wymaz robił. Byłoby śmiesznie, gdyby wyszedł pozytywny, akurat jak nagrywam, no ale podejrzewam, że nie wyjdzie. Więc tak to wygląda. I ten test, słuchajcie, jeżeli wyjdzie pozytywny, to nie jest 100% gwarancji, ponieważ te testy to jest jakieś 95% tylko potwierdzenia, że się ma koronawirus, bądź się go nie ma. Jeżeli ten test wychodzi pozytywny, Arek dzwoni do szkoły, mówi, że ten test wyszedł pozytywny, wówczas umawia sobie wizytę na test w centrum testowym, tak jakby w mieście, i tam musi jechać, zrobić drugi test innego rodzaju, bo te testy się od siebie naprawdę różnią. Jeżeli ten drugi test potwierdzi, że Arek jest nosicielem, wówczas zostaje w domu na, w tym momencie, jak się nie mylę, Jezu, 10 albo 14 dni. Nie powiem Wam dokładnie, bo to się, kurczę, zmienia co godzinę i już nie ogarniam. Tak czy inaczej, jeżeli to wychodzi pozytywne, Arek do pracy, do szkoły już nie idzie. Idzie się badać na taki jakby bardziej dokładny test. Arek właśnie będzie robił test. Tak jak Wam mówiłam, przelewamy zawartość, odstawiamy. Arek sobie teraz weźmie wymaz i zaraz Wam pokażę, jak się ściąga z tej szczoteczki. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Bo to jest... No, i teraz musisz tą szczoteczkę wymieszać tam. Jak najbardziej się da. Dobrze, ten test cały, mówiłam, wygląda jak test ciążowy. I tutaj trzeba nalać ile, Arek? Dwie krople, tak? Gdzie jest literka S. No to nalewamy. Nie dotykaj mojego testu. I za ile powinien być wynik? Pół godziny. Do pół godziny. Także do Was wrócę. C jest to wynik negatywny, T jest to wynik pozytywny. Jak widzicie, po kilku minutach już kreseczka wychodzi koło C, co oznacza, że Arek w tym momencie nie jest nosicielem koronawirusa. Także tak wygląda zabawa z testami. I tak jak zaczęliśmy, kończymy tego vloga, ja Wam tutaj pokażę, że mój rag już jest właśnie skończony do mojej kolekcji. A Wam jeszcze tylko muszę powiedzieć o tych testach, że wynik testu wraz z numerem Arek musi sobie zarejestrować na brytyjskiej stronie NHS, że ma ten wynik negatywny. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu.